Zakończyły się prace nad dokumentacją projektową Wodnego Placu Zabaw na Niecce Czyżykowskiej. Jest już również pozwolenie na budowę. Obecnie trwa przygotowywanie przetargu. Urząd Gminy posiada już dokumentację projektową, czyli mamy określony ostateczny kształt zagospodarowania tego terenu. Przygotowujemy dokumentację do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Myślę, że ten proces przy sprzyjających okolicznościach to jest 2 miesiące do wyłonienia wykonawcy. Zobaczymy, czy oferty, które przedstawią wykonawcy, będą, że tak powiem, spełniały wartość w budżecie. Inwestycja, która otrzyma promesę wstępną z programu Polski Ład, edycja dla terenów popegeerowskich. Jest to dofinansowanie 2,5 miliona. Tutaj będzie zagospodarowanie tego terenu przy Niecce Czyżykowskiej, rozbudowa już o dodatkowe atrakcje dla dzieci w zakresie właśnie takiego placu zabaw wodnego. Myślę, że bardzo pożądana przez dzieci i powiedzmy rodziców. Szereg urządzeń, natrysków, doprowadzenie oczywiście wszystkich przyłączy kanalizacyjnych, wodnych i także ten teren nabierze jeszcze większej atrakcyjności i stanowi też odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. budowę wodnego placu zabaw z minimum kilkunastoma urządzeniami, budowę zaplecza technicznego dla zamontowanych urządzeń, budowę zaplecza sanitarnego, wykonanie niezbędnych przełączy. W ramach zadania planuje się również wykonanie zagospodarowania terenu, ogrodzenie i nasadzenia zieleni.